Przez ostatnie parę lat, jeżdżąc na spotkania handlowe, a teraz spotykając się z moimi klientami, którym pomagam, zauważyłem bardzo dużą zmianę w zachowaniu ich nabywców. Kiedyś nabywcy chcieli być przez cały proces sprzedaży ciągnięci jak za rączkę. W tej chwili oni sami poszukują informacji. Przede wszystkim poszukują tych informacji w internecie. Jak się spotykają z przedstawicielami handlowymi, to tak naprawdę wszystko wiedzą i chcą negocjować ceny. To powoduje bardzo duży spadek lojalności klientów. To powoduje również spadek efektywności działu sprzedaży. Pomyślałem sobie, że czas odczarować sprzedaż i marketing. Udowodnić, że już nie jest to sztuka, ale jest to przede wszystkim nauka. Nauka wiedzy o kliencie. Firmy gromadzą taką ilość danych o klientach, o ich zachowaniach, że mogą z nich czytać. Mogą z nich czytać ich zachowania, gotowość do zakupu w danym czasie. Książka jest po to, żeby pokazać taki przewodnik po tym, jak zmienić procesy w firmie, jak zmienić sprzedaż i marketing, jak je połączyć razem, jak użyć do tego technologii, żeby móc efektywnie sprzedawać, efektywnie wykorzystywać informacje zostawiane przez klientów w różnych miejscach. Polecam książkę szefom sprzedaży, którzy chcą wiedzieć, jak podnieść efektywność swojego działu sprzedaży. Szefom marketingu, którzy chcą się dowiedzieć, jak obliczać efektywność swoich działań marketingowych, jak dokładnie wiedzieć, jaki jest wzrost inwestycji. Oczywiście też szefom firm, którzy chcą wiedzieć, jak zdobyć nową przewagę konkurencyjną na rynku dzięki technologii.